piękne, bezchmurne niebo, po prostu, no, aż chce się nakręcić dla Ciebie kolejny, niewiarygodny jakości odcinek. Ruszajmy! Dzisiejszy temat, który poruszymy, to temat, który jestem przekonany, każdy z nas powinien poruszyć. Temat dotyczy obszarów, z których korzysta każdy z nas. Każdy z nas, każda z nas. Niezależnie od tego, ile mamy wieku, czy mamy 5, 10, 15, 20, 30. Trochę starsi może mieć, ale myślę, że też. Więc ten temat, który jest istotny, to czy potrafisz wykorzystywać narzędzia, do których masz dostęp. Czy potrafisz wykorzystywać to wszystko, z czego korzystasz każdego dnia? Czy jednak marnujesz czas? Wyobraź sobie człowieka. Człowieka, który wstaje każdego dnia, zaspany, przeciera ci oczy, ziewa bardzo dynamicznie i myśli sobie, jak będzie wyglądał ten cały dzisiejszy dzień, jak on będzie wyglądał, czy on będzie wyglądał dobrze, czy nie. Z nim wstaje, przemieszcza się po pokoju albo przemieszcza się do kuchni, parzy herbatę, wstawia wodę, tak, woda się gotuje, ona się gotuje. On sobie spokojnie poświęca czas na kontemplację chwili. Kiedy woda się zagotują, przygotowuje sobie herbatę bądź kawę, w zależności co woli, co Ty wolisz. Zalewa sobie potem to wrzątkiem, czeka aż ona się zagotuje. Następnie przemieszcza się gdzieś, przygotowuje ubranie, znowu zerka na tą kawę czy herbatę, bierze łyk. Potem drugi łyk. Kiedy już się tak nałyczy, nałyka, napije, to dochodzi do momentu, w którym myśli sobie, okej, powinienem coś zjeść. Kiedy idzie do lodówki i zaczyna coś jeść, wyciąga sobie kiełbaskę, wyciąga sobie płatki zbożowe, wyciąga sobie jajka i gotuje jajecznicę, w zależności od tego, czego potrzebuje. I wyobraź sobie, że ten człowiek, który wstaje każdego dnia, pije sobie herbatkę, następnie robi sobie śniadanko, idzie do toalety, wraca z toalety, znowu sobie pije herbatkę, je śniadanko, cokolwiek innego. Ten człowiek często nie docenia tego, z czego może korzystać każdego dnia. I nie wie do końca, jak z tego korzystać. I to jest problem dzisiejszego, XXI wieku, który dzisiaj musimy poruszyć. Więc ruszajmy. Ponieważ wyobraź sobie, że żyjemy w takich czasach, które naprawdę dają nam niewiarygodne możliwości. Jeżeli tylko chcemy i wiemy, czego chcemy, to potrafimy znaleźć opcję, żeby skontaktować z jakąkolwiek osobą, z którą chcemy skontaktować. Jeżeli tylko chcemy, to potrafimy wysłać SMS-a, wysłać maila, znaleźć kontakt na stronie i zadzwonić do każdej osoby, z którą chcielibyśmy się skontaktować. Jesteśmy w stanie w ciągu ułamku sekundy, naprawdę ułamka sekundy, odpalić sobie telefon, przerzucić dwa kliki, zerkam, patrzę i mówię, genialna opcja, tam chcę kiedyś pojechać, świetna opcja. I sprawdzam sobie, ile to kosztuje, jak to wygląda, czy tam, czy gdzieś indziej. Wchodzę na forum, sprawdzam opinię tych ludzi. Ludzi, którzy już tam byli, którzy mówią, okej, świetnie, Piotr, genialna opcja, jedź tam, musisz to zobaczyć. Albo ludzi, którzy mówią, wiesz co, uważaj, nie ma sensu. Albo ludzi, którzy mówią, daj spokój, to miejsce jest beznadziejne, w ogóle odpuść, nie ma sensu. Więc ja za pomocą kilku kliknięć jestem w stanie dowiedzieć się dosłownie wszystkiego. Jestem w stanie znaleźć wszystko to, co mnie interesuje. Nie potrzebuję wiele czasu, nie potrzebuję lat, godzin czasu się. Lat świetnych, żeby coś się dowiedzieć. Zobaczcie, to już nie są czasy, w których, jeżeli wrócimy do jeszcze końca XX wieku, mniej więcej lata 80, nie pamiętam, lata 90, pamiętam, więc kiedy się wrócimy do końca XX wieku, to nie było takiej opcji, że sobie odpalałem telefonik, puch, dwa kliki, sprawdzałem, mówiłem, świetnie, to chcę. Albo nie znalazłem osoby, na przykład nie wiem, wiedziałem, że chcę coś robić w przyszłości. Nie byłem w stanie sobie sprawdzić całej puli opcji. Od, nie wiem, bycia sportowcem, tancerzem, lekarzem, prawnikiem, youtuberem, mówcą, taksówkarzem, panią ekspedientką, cokolwiek. Nie byłem w stanie sobie sprawdzić tych wszystkich opcji. Nie byłem w stanie, no bo co mogłem zrobić? Mogłem znaleźć książkę telefoniczną. Przejrzeć tę książkę telefoniczną. Zakład blacharski. Dzień dobry, zakład blacharski, tak? Wie pan co, ja w przyszłości chciałbym z blacharzem. Czy mógłbym z panem się spotkać i dowiedzieć się, jak wygląda praca blacharza? Tak, to
mniej więcej wyglądało, bo powiedzmy szczerze, nikt tak nie robił. No ale tak to musiało wyglądać, więc przeglądałeś książkę telefoniczną, albo nie wiem, pytałeś kogoś ze znajomych, jeżeli miałeś takich znajomych w ogóle. Twój obszar możliwości był tak zawężony, jak to, gdzie mieszkałeś. Im większa miejscowość, tym więcej możliwości, im mniejsza miejscowość, tym mniej możliwości. Zobacz, czasy się tak zmieniły, że w tym momencie jesteśmy w stanie, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, niezależnie w jakim miejscu na świecie jesteśmy, jesteśmy w stanie dokładnie skorzystać ze wszystkiego, co świat nam proponuje. Ograniczeniem jest tylko jeden element. Jeden element, który moim zdaniem jest absolutnie kluczowy, z którego my często nie potrafimy korzystać. Nie są to narzędzia. Tylko. Nasza głowa. Bo zobacz, jeżeli potrafiłbyś korzystać z własnej kreatywności, jeżeli potrafiłbyś patrzeć tam, gdzie w tym momencie nie jesteś, jeżeli byś potrafił zastanowić się nad tym, czego potrzebujesz i co chcesz zrealizować, to jeżeli byś potrafił zrobić to wszystko, to byłbyś w stanie za pomocą kilku kliknięć dowiedzieć się wszystkiego z internetu. Byłbyś w stanie za pomocą kilku kliknięć znaleźć filmy, w których jest wiedza, której ty potrzebujesz, żeby zrealizować to, co chcesz zrealizować. Byłbyś w stanie za pomocą kilku kliknięć skontaktować się z kimś, kto już zrobił to, co ty chciałbyś zrobić. Kto już zrealizował to, co ty chciałbyś zrealizować. Kto już ma odpowiednią wiedzę, odpowiednie doświadczenie, odpowiednie możliwości, żeby powiedzieć ci, co ty powinieneś zrobić. Wystarczy kilka kliknięć. Problemem jest to, że my nie potrafimy w odpowiedni sposób z tych kliknięć korzystać. Mamy tak dużo zasobów, mamy tak dużo możliwości, mamy tak dużo sprzętu. A kto z nas tak naprawdę potrafi z tego sprzętu korzystać? Myślę, że bardzo niewiele osób. O ile w ogóle ktoś potrafi z nią korzystać? Zdaję sobie taki, nie wiem. Krzysztof? Rano na przykład? Sorry Krzysztof, że mówię o tobie. Zdaję sobie Krzysztof, odpala sobie telefon. Przegląda sobie face, nie? O, no wiecie, byli spoko. Widziałeś to? Kupiłeś nowe buty. Widziałeś to? Albo... O, jaki durny filmik. Ja... Ten to robi? Po co on to? Patrz, ile czasu marnujesz. Ile czasu każdego dnia marnujesz na to, żeby przewinąć Facebooka, w których są treści, których nie lubisz? Jak dużo czasu marnujesz na to, żeby przeglądać maile, które nic nie wnoszą do twojego życia? Masz masę spamu, gdzieś się zapisałeś, nic z tego nie wynika. Jak wiele czasu marnujesz każdego dnia, żeby przeglądać wszystkie social media? Słuchaj, nie ukrywam, że swego czasu miałem taki epizod, kiedy badałem ludzi. Badałem ludzi i dowiadywałem się, jak wiele ludzi korzysta z social mediów. Studenci. Jak wiele ludzi korzysta z social mediów i jak wiele ludzi korzysta z poszczególnych social mediów. Okazało się, wyobraź sobie, że 100% osób znało Facebooka. A po prostu, może nie jakaś strasznie liczna grupa, ale ponad 100 osób. 100% osób zna Facebooka. 97 albo 8% korzysta z Facebooka. Z całej szeregu innych platform. I zobaczcie, więc każdy ma opcję korzystania z czegoś, dowiedzenia się, a jak mało ludzi korzysta z tego w odpowiedni sposób. Zobacz, twój Facebook, jakkolwiek twoja inna platforma, jest twoim oknem na świat. To, co odpalasz na Facebooku, jest tym, czym żyjesz. To, co widzisz każdego dnia, poświęcając kolejne minuty, jest tym, w co wierzysz. Powiedz mi, czym się różni twoja tablica na Facebooku od telewizji, od której tak często uciekamy, od telewizji, której często tak mówimy, że nie daj spokoju, nie oglądam telewizji. Bez żartu. Ja jestem z nowego pokolenia. Nie oglądam telewizji, wiesz, w telewizji to głupoty gadają, manipulują tłumem, mówiąc się dzieje na świecie, to w ogóle jest nieprawda i dalej. Co robi Facebook? Co robi twój Facebook? Zastanawiałeś się nad tym? Że on robi dokładnie to samo. Masz miliard znajomych, z których nie masz kontaktu, którzy przekazują ci treści zupełnie nieistotne, a codziennie ich kalkujesz, żyjesz ich życiem, a nie swoim. Masz dostęp do YouTube'a, w którym masz masę wiedzy, masę materiału, z której możesz korzystać. Możesz się nauczyć wszystkiego, czego tylko chcesz. Możesz dosłownie na dwa kliki, na wpisanie jednej frazy w Google'u, znaleźć opcję, która rozwiąże twój problem. Ale nie robisz tego. Dlaczego? Bo nie wiesz, jak z tego korzystać. Więc słuchaj, chciałbym, żebyś patrzył zupełnie innej perspektywy na to wszystko. Żeby ten filmik spowodował, że faktycznie dostrzeżesz, jak wiele masz opcji do zrobienia, jak wiele możliwości, jak wiele opcji, z których możesz skorzystać. Jeżeli tylko będziesz potrafił z nich w odpowiedni sposób skorzystać, jeżeli tylko będziesz potrafił zastanowić się, czego potrzebujesz, zaczął kierować swój umysł w tym kierunku i szukać odpowiednich opcji, które spowodują, że kurde, jednak to nie jest trudne do zrealizowania. Kurde, jednak jest człowiek, który już o tym mówi. Zastanawiam się, jak to zrobić i teraz uczy tego. Za darmo.
Powiedziałem, często tego nie doceniamy. Wydaje nam się od razu zapadamy, że coś kosztuje 1000 zł, coś kosztuje od razu 100 zł. W ogóle nie zastanawiając się, nie próbując, nie podejmując kolejnych kroków, mówimy, kurde, nie stać mnie na to, nie dam rady, nie mogę, nie ma opcji. Skończmy. To jest bez sensu. Słuchajcie, więc ten filmik, to nagranie, powinno spowodować, że dzisiaj, korzystając ze swojego smartfona, korzystając ze swojego komputera, popatrzysz zupełnie inaczej na niektóre rzeczy. Dostrzeżesz, jak wiele rzeczy możesz zrobić i jak wiele czasu marnujesz każdego dnia. I jak to jest bezsensowne. Prawda? Czy to nie jest rozsądne? Po prostu, oby ten tydzień był naprawdę pełny kreatywności i pełny nowych wniosków i nowych możliwości korzystania z tego, z czego korzystasz każdego dnia. Codziennie. Do zobaczenia!